Aktualnie najnowszą wersją Minecrafta jest wersja 1.20, ale już możemy korzystać ze snapshotów do wersji 1.21. Dziś mamy dostęp do najnowszej wersji Minecrafta 1.21 i pokażę wam, co będzie w następnej wersji. Oczywiście na samym starcie łapka w górę i subskrypcja, żeby być na bieżąco, a my przechodzimy do odcinka, bo jest co dzisiaj sprawdzać. A więc jesteśmy w świecie Minecraft, jak widzicie, na takiej bardzo pustej wyspie. Tak naprawdę nic tutaj za bardzo nie ma, ale jesteśmy my i możemy, prawda, sprawdzić wersję 1.21. Oczywiście traktujcie ten odcinek z przymrużeniem oka, ponieważ pokażę tutaj kilka rzeczy, których na pewno nie będzie w wersji 1.21, a które, to mam nadzieję, że się zorientujecie, a jak nie, to wam i tak powiem. Zacznijmy od czegoś, co jest najnudniejsze. Coś, co tak naprawdę niewiele zmienia w tej grze, coś, co jest tak naprawdę takim, powiedziałbym, taką niewielką. Zacznijmy od czegoś, co jest moim zdaniem najnudniejsze z wszystkich rzeczy, które wam dzisiaj pokażę. I jest to oczywiście taka liczba bloków. To są bloki, które będą w wersji 1.21. Są to bloki miedzi bardzo zróżnicowane, między innymi lampy, co jest całkiem ciekawe i wydaje mi się, że lampy mogą być fajnie wykorzystane. W szczególności te zielone mi się podobają, a nawet te bardziej czyste. Chociaż nie wiem, czy one się różnią, nie wiem. Tu jest jakiś taki, tak jakby niezapalona lampa, nie wiem, o co chodzi. No i mamy również takie coś, co też jest całkiem fajne, bo można to wykorzystać jako taki mur, który prześwituje, taki, no nie wiem, jak to wam wyjaśnić, ale możemy coś z tego zbudować, na przykład ciekawego, i zrobić jakiś design, coś takiego na przykład tu i zrobić. O! Dobra, jak to wziąłem sobie na tym, to mi się to usunęło. Dobra, coś takiego. No, myślę, że jest to jakiś pomysł na jakiś design, prawda, muru, może coś takiego. Czy to wygląda jak mur dobry? Nie wiem, ale może być wykorzystane i mogą być osoby, którym się to podoba. Ja osobiście stwierdzam, że te bloki wcale nie są jakieś najfajniejsze. Ja ogólnie też fanem miedzi w ogóle w Minecrafcie nie jestem, ale tu są jeszcze jakieś inne bloki, których wcześniej nie było, czyli mamy coś takiego, i coś takiego. To jest blok, to jest tuf, chyba to się nazywa, o, to jest to. Z tego to się będzie robić. Ten blok już mamy w Minecrafcie, a te bloki dopiero powstaną, które będą jakby wynikiem tego bloku. Całkiem fajnie, wydaje mi się, że ten blok w szczególności jest całkiem fajny i z niego można fajne rzeczy budować. O, oczywiście jak skopiowałem sobie w ten sposób, to mi dało co innego, ale dobra, pyk, pyk, coś takiego i wygląda to naprawdę całkiem fajnie i wydaje mi się, że może to mieć naprawdę, może to mieć rację bytu. Wydaje mi się, że ten blok będzie naprawdę bardzo fajny, no te również, i ten będzie, wiecie do czego fajny, ten będzie fajny do tego, żeby zrobić drogę, chociaż nie wiem. Chyba jednak nie wygląda to najlepiej. Może jednak będzie lepiej jakoś to mieszać, żeby zrobić jakiś design też. Nie wiem, w każdym razie mam nadzieję, że te bloki jakoś znajdzie się ich wykorzystanie. Ja na pewno, jak już wyjdzie nowa wersja, coś tam sobie, że tak powiem, sprawdzę i zobaczę, czy te bloki się do czegoś nadają, czy da się coś zbudować. Może akurat też jakiś odcinek nagramy, jak już oficjalna wersja wyjdzie. No i to są bloki takie, oczywiście możecie coś znać w komentarzu, co o tym sądzicie. A my przejdźmy do kolejnej rzeczy, która uważam, że jest o wiele fajniejsza. I teraz słuchajcie, jakiś czas temu odbyło się głosowanie na to, jaki mob ma zostać dodany do Minecrafta. I uwaga, mamy tutaj na przykład jedno jajko. Mamy również drugie jajko, które już sobie przywołuję. Uwaga, pyk. I mamy również trzecie jajko, którym jest, uwaga, to jajko. Okej. Mamy trzy jajka, czyli krab, armadillo, co się tłumaczy na polski. Nie wiem jak, szczerze, muszę to sprawdzić, bo totalnie nie mam pojęcia, co to jest armadillo. Armadillo. Pancernik. Dobra, sprawdźmy sobie te jajka w takim razie. Ja może na samym starcie zbuduję tutaj jakieś takie małe klatki, żeby móc je gdzieś schować, te moby, żeby one na mnie uciekały, żebyśmy mogli na wszystkie popatrzeć równomiernie. Dobra, zróbmy taką klatkę, tu zróbmy drugą klatkę, pyk, 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 i zróbmy trzecią klatkę, coś takiego, dobra. I uwaga, dajemy pierwszego moba, to jest krab. Okej, okay. Ojej, jaki on jest duży, ale dobra, on się tu zmieści na spokojnie. To jest drugi, a to jest trzeci mob. I teraz słuchajcie, możecie sami ocenić, które z tych mobów waszym zdaniem wyglądają najlepiej. Ja, przyznam się szczerze, brałem udział w głosowaniu i zagłosowałem. I ja zagłosowałem za pingwinem. Patrzcie, jaki ten pingwin jest fajny. Pingwin jest naprawdę, no nie wiem, ja bym chciał pingwina w Minecraftie. Uważam, że już dawno powinny być takie moby. Jakby miał pingwin nie wygrać, to bym głosował na kraba, ponieważ krab też jest całkiem ciekawy. A wygrało to. Jak mogło wygrać to? Dlaczego? Dlaczego pancernik wygrał? Nie rozumiem tego. On w każdym razie nie chce się nam pokazać. Może trzeba go wypuścić stąd. A, przepraszam! Ale go uderzyłem. Dobra, o, patrz, pobiegł. Pobiegł. I on się kitra w taką kulkę. No i może trzeba na niego z daleka patrzeć, żeby on się nie bał. Czekajcie, no tak na niego spojrzymy. Zobaczymy, czy on się zaraz jakoś wyłoni. Halo, arm... O, jest, patrzcie. Pokaż pyska. Dobra, tu. Uwaga. Tak wygląda. O nie, zaś się schował. No weź, pokaż się nam.
Pokaż się, o, pod odcinek, no i patrzcie, coś takiego. No, jakby nie jest zły ten mob, ale on totalnie nic nie zmieniał, nie jest wcale jakiś taki bardzo charakterystyczny, jest taki smutny, taki, w takich kolorach takich nudnych, on też, co on takiego robi, a pingwin? Pingwin, no patrzcie, wypuśćmy tego pingwina, zobaczcie, co ten pingwin robi, jak on do wody wejdzie. Kraba też możemy wypuścić. Dawaj, krabik, wychodź. Bo zobaczcie, jak one się prezentują, jak sobie chodzą. No moim zdaniem, krab i pingwin są zdecydowanie lepsze niż ten pancernik. No ale oczywiście pancernik wygrał, no więc ja się nie mogę z tym za bardzo kłócić. No trzeba to zaakceptować niestety, że tak po prostu jest, nie? Co jest? Krab mi zjadł pingwina! Nie! Jeszcze raz, jeden pingwin, proszę bardzo. Co się stanie zaraz z tym pingwinem? Halo, halo? Czy ten pingwin... Co robi? Co? Pingwin! Pingwin, zepsułeś się. Ty jeszcze nie jesteś w wodzie, jeszcze nie możesz pływać. A, bo on się ślizga na brzuchu, może o to chodzi. Ty, to może one będą na wodzie się fajnie ślizgać. Znaczy na tym, na lodzie. Na lodzie, nie na wodzie, tylko na lodzie. Czekajcie, weźmy lód w takim razie. Gdzie jest lód? Lód. O, tu mamy lód. Dobra, może weźmy ten, żeby on nam nie stopniał. Dobra, i teraz zróbmy coś takiego, że podmieńmy tutaj w ten sposób. Dobra, i zobaczmy, czy on się będzie tu ślizgał po tym. Halo, chodź tu, wariacie. Chodź. Będziesz się ślizgał po tym. Dobra, ten sobie poszedł tam. Jeszcze jednego tutaj my. Dawaj, ślizgaj się. Dobra, bo cię krab zaraz zje. Musisz się ślizgać po lodzie. Nie pozwolę ci wejść do wody, póki nie zaczniesz się ślizgać. Będę ci ciągle budować tak, aż nie dojdziesz do tej wody. O nie, tu trawa mi blokuje, dobra, tak. Dawaj. No musisz się ślizgnąć na tym, no stary. Weź, zrób to dla nas. Halo, pingwin. On do wody chce iść, on się baguje, bo on nie może do niej dotrzeć. Iść. On jest zagubiony, nie może dotrzeć do wody. Blokujemy go ciągle, zabawa taka. Nie pozwalam pingwinowi, dobra, idź. Nie mogę go uderzyć nawet, co jest grane. O, mogę. O, spalił się. Dobra, jeszcze raz, jeszcze jeden. Dobra, dawaj, ziomuś, dawaj. Nadzieja w tobie. Dobra, muszę zrespić go może wyżej, tutaj, żeby on po prostu jakby bardziej chciał... Nie idź tam, tu, w tą stronę. Oj, dawaj, ślizgaj się, dawaj. Kurczę, no dawaj, jeden się tam ślizgał. Dlaczego wy się nie umiecie ślizgnąć? Ja bym chciał zobaczyć, jak wy się ślizgacie po tym. No dobra, no niestety, chyba tego nie zaobserwujemy. No nic, w każdym razie możecie dać znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie i który mob waszym zdaniem powinien dostać się do Minecrafta. Moim zdaniem powinien się dostać pingwin, ale krab również jest fajny. Na pewno ten pancernik jest mocno średni i w ogóle goni tego pingwina teraz. Dobra, nieważne, słuchajcie, przejdźmy do następnych rzeczy. Oczywiście wpiszmy sobie time set day, żeby mieć normalny pogląd na rzeczywistość. I uwaga, teraz pokażę wam rzecz, której nie będzie w następnej wersji, ale jest to coś, co powinno być. Jak ja to zobaczyłem, uznałem, że kurczę, no to jest tak fajne, że musi to być w Minecrafcie. Patrzcie, to jest takie podwodne królestwo. Ja nie wiem, jak ja to zobaczyłem, to aż byłem w szoku, nie? Patrzcie, schodzimy sobie pod wodę i widzimy tutaj na przykład coś takiego. Widzicie to? Mamy takiego gościa. O nie, on jest jakoś tutaj zbagowany, coś ma nie tak. Muszę, że tak powiem, podreperować jedną rzecz. A, bo tu jest jeden mob w drugim. Tak naprawdę. A, bo my jesteśmy na spektatorze, dlatego to tak wygląda. Czekajcie, musimy wejść na... O, teraz to wygląda dobrze, bo na spektatorze widzimy, jak ten model jest zrobiony, a on jest zrobiony na podstawie zombie. No więc widzicie, mamy takie coś na przykład i w skrzynkach co mamy? No nic takiego ciekawego poza diamentem, ale widzicie to, jak to pięknie wygląda? Ja nie wiem, ja bym chciał coś takiego zwiedzić pod wodą, a aktualnie, żeby móc zwiedzić pod wodą jakieś, że tak powiem, królestwo czy coś takiego, mamy tylko ten monument, który jest nudny i te ryby są strasznie ciężkie do pokonania, a przydałoby się mieć takie coś, takie syreny. To by było mega fajne. No tutaj patrzcie, gdzie jest ta syrena, tutaj gdzieś był ziomuś, bo tak teraz to przegląda. O, tu jest na przykład gościu, nie? Tu jest coś podwodne, dobra, wypijmy sobie może potę na Night Vision, żeby widzieć coś więcej pod tą wodą. O nie, nie zabrałem tego? Dobra, mam, okej. Okay. Night Vision, uwaga, pyk. I teraz, czy co, jest tu jakaś skrzynka? Tutaj nie. No niestety, no widzicie widzowie, to nie jest jakby zrobione najlepiej z tego powodu, że to nie jest oficjalnie w Minecrafcie. Ale gdyby to było oficjalnie w Minecrafcie, to na pewno byłoby to lepiej dopracowane i wyglądałoby to na pewno świetnie. No nie wiem, moim zdaniem byłoby to mega dobre. Ciekawe, czy oni mnie w ogóle atakują. Siema. Halo. Oła! O! Uderzył, zaatakował. Zaatakował, ale on się nie rusza aktualnie. Coś są zbagowane, chyba że coś go tutaj blokuje. Może nie może się ruszyć. Pomóżmy mu. O nie, on spada niżej. Nie umiecie pływać? Halo, wariacie. No niestety, to jest tylko prototyp. To, tak jak powiedziałem, nie będzie w wersji 1.21, ale uważam, że powinno być, bo gdyby takie coś było, to naprawdę wyglądałoby to o wiele... O, tu widzę, że jest jakiś w ogóle posąg Posejdona.
No nie, no to wygląda git. No nie, no ja bym takie coś chciał w tym Minecrafcie, nie? No niestety, proszę, proszę Minecraft, dodajcie takie coś. To by było fajne. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz. Robimy locate struktur i znajdziemy sobie village, gdzie możemy sobie znaleźć na plainsach. To jest taka tradycyjna. Lećmy w takim razie na plainsy i zobaczmy, jak wygląda sytuacja tutaj i jak wygląda wioska. O, nie wiem, gdzie jestem totalnie. Musimy podlecieć do góry. Źle mnie zrespiło. Dobra, jak widzicie, tak wygląda wioska. I teraz słuchajcie, teraz nawiążę troszkę do naszej serii Minecraft Hardcore, którą tutaj możecie oglądać na tym kanale. Jak widzieliście tam, tam mamy trochę modyfikacji, między innymi modyfikację, która właśnie zmienia lekko wioskę. Uważam, że wioska potrzebuje zmian. Potrzebuje zmian w wieśniakach, potrzebuje zmian w profesjach, ponieważ te profesje, które już są, są nudne. A tutaj jest o wiele więcej profesji. Na przykład mamy taką profesję. Widzicie ten budynek? Go normalnie nie ma. Teraz są inne rodzaje wieśniaków. Na przykład możemy mieć wieśniaka. Tutaj akurat ta wioska taka jest średnia, bym szczerze powiedział. No ale możemy sobie znaleźć może inną wioskę. Znajdźmy może nie na plainsach, a znajdźmy na jakąś zimową może. Może tam będzie coś fajniejszego. I może tutaj będzie jakaś lepsza wioska. Zobaczmy. O, uwaga. Czy coś tutaj mamy? O, patrzcie, tutaj jest na przykład takie coś. Tutaj rosną sobie brodawki, tutaj jest jakiś alchemik. W środku wygląda to tak i profesje wyglądają w ten sposób. No kurczę, przecież to wygląda świetnie. Jakby takie coś było w Minecrafcie, no było mega fajnie. O, tu patrzcie, na przykład coś takiego. I tu jest na przykład taki zielarz. O, widzicie, on wygląda tak. I ma takie kwiatki wokół siebie. No moim zdaniem wygląda to fajnie i uważam, że takie coś powinno być w Minecrafcie. Możecie tutaj znać, co wy o tym sądzicie. Tu widzę, że też jest budynek, którego normalnie nie ma. I tu jest jakiś inny gościu, a nie, tu jest alchemik po prostu. To może taki jest budynek nawet, nie wiem. Ale sprawdźmy sobie jeszcze raz te plainsy. Może teraz nam da jakiś inny, o, dało nam inną wioskę. Może teraz będzie jakaś fajna, bo są jeszcze takie. Ja muszę wam pokazać inne właśnie te wieśniaki. Bo tu na przykład taki jest szambonurek. Szambonurkę muszę wam pokazać. No przecież wy już widzieliście, bo byliście na pewno na... Oglądacie hardcora przecież na tym kanale, nie? Ale tu jest na przykład jeszcze coś takiego, o to. Dobra, zrespimy sami tego szambonurka chyba, jeżeli dam radę. Czekajcie, czy ja mogę znaleźć tę profesję dla tych villagerów? Ja nie wiem, czy one są w ogóle tutaj tak na gamemodzie do zdobycia, no powinny być. Powinny być! Ale chyba nie ma. Chyba niestety nie ma tak do zdobycia, no to trudno, nie pokażę wam tego, ale słuchajcie, modyfikacja jest fajna, chcecie ją w pełni zobaczyć, to zapraszam na serię Minecraft Hardcore. Jeżeli dzisiaj pogadamy o serii Minecraft Hardcore, ponieważ mam jedną rzecz, którą muszę wam pokazać i którą mam nadzieję, że zaakceptujecie, a możemy przejść do tej rzeczy właśnie teraz. Słuchajcie, idziemy zobaczyć ostatnią rzecz w tym odcinku, jest to end, ale słuchajcie, nie, dajcie szansę temu endowi, ponieważ to, co ja wam dzisiaj pokażę, to jest ulepszony end. Taki end, jaki już od dawna powinien być w Minecraft. Nie wiem, czy coś się zmieniło w Strongholdzie. W sumie możemy pójść do Strongholdu. Locate struktur Stronghold. Ok, znajdźmy Strongholda i po prostu pójdźmy tam. Czy to jest... O, to jest ten... To jest tutaj ten, że tak powiem, ta komenda. O! Tu też się pozmieniało! No przecież to jest genialna komenda, jeżeli takie coś by się... No nie, no to przecież wygląda świetnie. Jeżeli tak by wyglądał Stronghold, to by było przecież... Cudownie, cudownie by było przecież. Widzicie, jak to wygląda, jakie tu są rzeczy? To jest ogólnie modyfikacja, która sprawia, że end jest o wiele trudniejszy do zdobycia. Ale jak widać, nawet sam Stronghold jest o wiele cięższy do zdobycia, bo już tutaj mamy moby do pokonania. No wygląda to świetnie, patrzcie, jak tego dużo jest. Tu jest portal, no przecież to wygląda genialnie. No nie, no widzowie, no takie coś... Ja, dlaczego powiedziałem, że musimy pogadać o hardkorze? Ponieważ my jesteśmy w stanie tą modyfikację dodać właśnie na naszego hardkora. I ja jestem za tym, żeby ją dodać, serio. Widzowie, proszę, zgódźcie się na to. Wyraźcie swoją opinię o osobie, które oglądają hardkora, czy chcecie modyfikację, która ulepszy nam end, ponieważ w endzie jeszcze nie byliśmy. A wydaje mi się, że to by było całkiem fajne, gdybyśmy go jakoś ulepszyli i sprawili, żeby sam Stronghold już był ciekawszy, żeby był takim tak naprawdę nowym dungeonem, a żeby jeszcze dodatkowo end się zmienił, ponieważ zaraz wam pokażę, jak end będzie wyglądać. No nie, no wygląda to świetnie. Dobra. Gdzie mamy ten... O, jeny, a to co to jest? Jo, to jest ten nowy mob, co został dodany w wersji 1.20, a to jest jego posąg. Nie no dobra, to jest niesamowite. Tu jest kolejny jakiś mob. Nie no dobra, to wszystko będziemy zwiedzać sobie, jeżeli dodamy tą modyfikację na nasz serwer. A teraz znajdźmy po prostu tego Strongholda, żeby się tam dostać. Uwaga, to jest tutaj. Dobra, uwaga, to jest tu. I teraz możemy przejść do... Bo już by chciały atakować. Dobra, idziemy do endu, słuchajcie. Pokażę wam, jak wygląda end, bo to, co tam się wyprawia, to jest głowa mała. Bum! Zrobił nam się end. Idziemy do środka. Jesteśmy w endzie. I teraz patrzcie, co tu się wyprawia. Widzicie to? To jest inny, o wiele trudniejszy end. Żeby ten end miał sens i żeby to szybko jakoś poszło, muszę przywołać sobie jeszcze jedną komendę, która jest bardzo, ale bardzo ważna. Ta komenda sprawi, że będę miał pewną rzecz,
dzięki której będę bardzo silny. Dlaczego potrzebuję taką rzecz? Dlatego, że będziemy musieli szybko pokonać smoka. A żeby pokonać szybko smoka, potrzebuję miecz, który będzie w stanie to zrobić. Dobra, słuchajcie, idziemy tutaj. Jak widzicie, aktualnie nie ma smoka, więc nie ma tak naprawdę czego pokonywać, ale tutaj trzeba zrobić inną rzecz. Bierzemy stąd to i musimy to postawić tu. Musimy postawić to tu, tu. I uwaga, ostatnia rzecz. Tu. Pyk! I uwaga, rozpoczyna się rytuał przywołania smoka. I uwaga, pyk! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I uwaga, pum! I tu wszystko się łączy w jedną całość, a tu leci zaraz pum i jest smok! To jest moim zdaniem coś niesamowitego. Mamy na górze pokazane, ile kryształów nam zostało, żeby je zniszczyć. Uwaga, jak zniszczymy sobie jednego, pozostało 9. Ale to nie o to teraz chodzi, ponieważ musimy tego smoka, uwaga, pokonać. Więc uwaga, lecimy tu, bijemy go. Ja wiem, że tutaj on się leczy dalej, ale my go zdążymy pokonać, bo mamy bardzo mocny miecz. Tylko on musi mniej latać. Uwaga, muszę go dogonić. Pyk, pyk, pyk. Dobra, jeszcze dwa ciosy, O, no weź, nie mogę cię uderzyć, ja się leczysz. Dobra, kolejny cios i uwaga, 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 ostatni cios, pyk, a jeszcze jeden, dobra, jest, pokonany smok. Zrobiłem to na szybkości po to tylko, żeby wam pokazać, co tutaj się zmieniło. Ej, co jest grane, dlaczego ten smok, o, dobra, myślałem, że się zbagował i że nigdy już się nie zniszczy. Ale jak widzicie, uwaga, tak to tu wszystko wygląda. Tutaj nam się teraz pojawi portal, okej, który kończy nam grę tak naprawdę, ale nie o ten portal nam chodzi. Chodzi nam o zupełnie inny portal i ten portal jest tutaj. On prowadzi do End City. A End City w tej modyfikacji jest zupełnie inne. I to jest coś, co już dawno powinno się zmienić. Uwaga, patrzcie, respimy się w takim miejscu. Tutaj na takim czymś. I tak wygląda End City, widzicie to? Przecież to jest coś niesamowitego. Tu są różne biomy na End City. Możemy zrobić tutaj tak naprawdę kolejną serię. Tu możemy nową rozgrywkę poprowadzić. Coś nowego, zwiedzić nowe miejsca. Nowe, że tak powiem, tutaj. Nowe jakieś te, co to tutaj jest? A to jest jakieś takie małe. Co to jest? Halo? Co to mamy? A to jest powrót jakiś, dobra. To jest jakiś powrót z powrotem. A może my się tu zrespiliśmy? A już nie wiem, gdzie my się zrespiliśmy, ale jak widzicie, wygląda to niesamowicie. Ja przełączę się na spektatora, żeby może szybciej trochę polatać. Tereny są o wiele lepsze, są bardziej zróżnicowane, więcej się dzieje. Dalej są budynki, które były, są również nowe budynki, które tutaj są do zdobycia i między innymi są również tutaj do znalezienia wioski. Możemy znaleźć tutaj wioskę villagerów w Endzie, rozumiecie? To możemy znaleźć tak naprawdę wioskę kosmitów. No ale żeby to wam wszystko pokazać, nie będę teraz tego szukać. Jak widzicie, zmienia się tutaj naprawdę dużo. I bardzo dużo jest tutaj do zwiedzania, bardzo dużo jest do odkrycia i wygląda to naprawdę niesamowicie. Jeżeli chcecie zwiedzić to razem ze mną i z Jagiem, no to dajcie znać w komentarzach, czy popieracie mój pomysł, żeby dodać to na nasz świat hardcore, żeby tam urozmaicić naszego hardcora o kolejny, prawdę, utrudniony Nether. Mam nadzieję, że się na to zgodzicie, że wyrazicie swoją aprobatę co do tego pomysłu i będziemy mogli takie coś dodać na nasz świat hardcore. Jeny, jak to wygląda genialnie, to jest przecież coś pięknego. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek w tym momencie. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dajcie znać, co sądzicie o tych modyfikacjach. Nie wszystkie będą w wersji 1.21, ale wszystkie, które pokazałem, powinny w tej wersji być.